Radio Tunnel. Halo, halo, dzień dobry, jest wtorek, godzina 10, czas więc na kolejną audycję Radio Kanał. W dzisiejszym odcinku rozkładamy na czynniki pierwsze, czwartą kolejkę PKO Bank Polski Ekstraklasa. Zaczynamy! A dzisiaj moimi i Państwa gośćmi są Kuba Polkowski, Food Truck. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. A także Piotr Żelazny, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak zawsze jak słyszę ten dżingiel Ekstraklasy i słyszę głos Marcina Rosłonia i Przemka Pełki przy okazji Polskiej Ligi, jakoś tak coś czuję się nieswojo. Tak. Nie, chcę się żyć, ale jakoś tak bardziej jestem przyzwyczajony do tych głosów gdzieś tam przy lidze. Ja sobie przypomniałem, że Piotr Wlazło to kiedyś strzelał gole, widzisz, już zapomniałem o tym. Tak, z tego co pamiętam to chyba to meczu w Płocku. Tak. Taki hat-trick, bramyczka z połowy. A później transfer do Jagiellonii i tak przepadł nam. I teraz chyba pierwsza liga z tego, co kojarzę. Ale nie jestem też pewien, że o pierwszej lidze może nie będziemy rozmawiać, bo to nie, już dlaczego? Jest szerokie wody. To w drugiej godzinie. W drugiej godzinie audycji. Dobrze, panowie, na początek, ponieważ doskonale wiem, że śledziliście z ogromną uwagą to, co działo się w tej kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasa, bo tak to teraz się od kilku tygodni nazywa, porozmawiajmy może na temat zespołów, które od niedawna tak naprawdę są u nas w lidze i były wobec nich spore oczekiwania. Raków Częstochowa i ŁKS Łódź, jak to niektórzy mówią. Nie, to poprawnie właśnie, wiesz? No wiem, ale tak jakoś tak... Bo jest zawsze... też ŁKS Łomża i dlatego to Łódź... No wiem, ale tak to zawsze gdzieś tam... Ma znaczenie. Zawsze gdzieś tam... Nie, ja wiem, ale mówicie, żebyś się nie czuł źle, że nie, mówisz nie, ja ŁKS wiem. No to może ŁKS Łódź na początek. Zespół Kazimierza Moskala. Pamiętam, że w pierwszej lidze to był taki zespół, na który się bardzo przyjemnie spoglądało, zwłaszcza jeżeli chodzi o też taką historię tego zespołu, biorąc pod uwagę te awanse rok po roku. No i też Kazimierz Moskal mówił przed tym sezonem, że niezależnie od tego, że awansowali do Ekstraklasy, będą chcieli prezentować taki ofensywny i naprawdę ładny dla oka futbol. No i tak też się dzieje, tyle że początek tego sezonu, a raczej terminarz mocno niesprzyjający dla ekipy z Łodzi. Sami pucharowicze na początek, no i jak na razie 4 punkty. A ostatnia porażka z Piastem 0-1 po bardzo, bardzo pechowym trafieniu samobójczym. Tak się zastanawiam, czy wy na razie ten zespół oceniacie dobrze? Czy to jest tak, że te 4 punkty to jest coś, z czego ekipa Beniaminka może być zadowolona? Czy jednak jest taki lekki niedosyt? Bo no jednak patrzymy na te wszystkie mecze ŁKS-u, to naprawdę w każdym z nich drużyna Kazimierza Moskala prezentowała się niezwykle atrakcyjnie. Moim zdaniem tak, primo. Ten terminarz, czyli pucharowicza na sam start, to jeśli to chodzi o dobrze, ligę, jednak. To jest dobrze. Bo wszyscy mają takie ciśnienie i taki cel, żeby awansować do fazy grupowej, że ta liga leży trochę odłogiem i rotacje i tak dalej, i tak dalej, i mniejsza też napinka. A z kolei Beniaminkowie zawsze jak wchodzą w sezon, to idą na tej takiej euforii jeszcze po awansie, tak? I to jest jeszcze nie do końca przeczytane, chociaż oczywiście mówienie w dzisiejszych czasach, że jakiś zespół jest nie do końca rozszyfrowany czy przeczytany, to może byłaby trochę przesada, no bo jednak no, to nie jest nie tak, oszukujmy się. No tak, no, każdy jest tam rozłożony na czynniki pierwsze, ale mimo wszystko, no jest jakiś tam element zaskoczenia. Więc wydaje mi się, że akurat ten terminarz ŁKS-u nie był aż tak zły. Styl jest fajny, dorobek punktowy 4 punkty, no...
chyba też nie jest najgorszy, szczerze mówiąc. No, to znaczy mi się wydaje, że jest zdecydowanie za wcześnie, żeby powiedzieć, że nie, UKS się nie nadaje, w ogóle wracajcie tam do siódmej ligi. Tylko no okej, okay, fajnie, że próbują grać w piłkę. Kilku naprawdę fajnych zawodników pokazali, tak? No już dzisiaj wielka debata tak naprawdę, gdzie powinien grać, czy powinien grać, no gdzie mógłby wyląduje trafić Ramirez, tak? Że koniecznie trzeba go zatrzymać. Tutaj Lech, Legia, wszyscy w ogóle powinni kasę szykować. Pirulo, no kilku młodych Polaków. Także nie, no fajnie się na ten zespół patrzy. Mi się bardzo podoba. Znaczy, gorzej się ogląda mecze w Łodzi ze względu na, że tak powiem, anturaż cały. Walory estetyczne. Tak. Ale tak, walory estetyczne w ogóle w tym sezonie. Tak, znaczy w porównaniu ze Szczecinem cały czas jest nieźle. No. Ja mam z kolei problem z tymi Beniaminkami. Powiem ci szczerze, że z jednej strony bardzo się cieszę, że są to zespoły, które grają w piłkę, chcą grać w piłkę i mają swój pomysł na każde ze spotkań, bo to jednak też jest taka, wiesz, odtrutka po tym, co z reguły oglądamy w meczach ekstraklasy. Ale jednak patrzę na kadrę UKS-u i wydaje mi się, że personalnie jest to za słaby zespół, ażeby się utrzymać w ekstraklasie. Jeżeli nie masz napastnika, masz Łukasza Sekulskiego, który chociażby będąc w klubie z Rosji, z Khabarovsk, pamiętam, był to ewenement na skalę światową, bo oni przez całą rundę nie zdobyli bramki. Tak, nie tylko Łukasz Sekulski, ale cały zespół nie strzelił nawet gola. No i nie jest to goleador. Rafał Kujawa też raczej nie sądzę, żeby był napastnikiem, który strzeli, wiesz, 10 bramek w sezonie i wydaje mi się, że tam dziewiątka taka by się przydała i może to jeszcze będzie zadanie dla dobrze nam znanego Krzyśka Przytuły na te ostatnie tygodnie okna transferowego, żeby jeszcze kogoś ewentualnie do tego składu dokoptować. Widziałem, że wczoraj pozyskali chłopaka z Puszczy Niepołomnice, ale jest to pomocnik. Z kolei Raków Częstochowa, no to też jest taki zespół, który jednak na razie trochę zostaje zweryfikowany w ekstraklasie. Fajne stałe fragmenty gry i to widzieliśmy już od dawna, że to jest ich główna siła. Niemniej jednak piłkarsko to też tam szału według mnie nie ma. Poza tym ja też mam takie poczucie, że trochę jest za dużo trenera Papszuna. Zaczyna mi wyskakiwać z każdej lodówki już powoli. Każda telewizja, każda gazeta. Teraz widziałem jeszcze Turbo Kozak. Nie wiem, czy to jest ale potrzebne. Wiesz, to nie jest tak, że jak będzie dużo Papszuna, to Raków będzie gorzej grał. No faktycznie, my media zachłysnęliśmy się Papszunem, aczkolwiek faktycznie jak wczoraj przeczytałem jeden z wywiadów, przygotowując się, nadrabiałem zaległości i doceniam profesor. Bardzo mi zaimponowałeś w tym czasu na rzecz. I czytałem jeden z wywiadów z trenerem Papszunem, no to faktycznie, znaczy trudno temu, uwaga, projektowi nie kibicować. I to jego podejście do piłkarzy w sumie jest, no krótko mówiąc, dla mnie, tak, człowieka mediów, który z tymi piłkarzami bardzo często rozkapryszonymi, bardzo często... Człowiek mediów. Słuchaj, zbyt długo już to robię, tak. tak, może inaczej. Człowiek od 16. Od 16 lat użerający się z piłkarzami i który musi... Już niejednokrotnie czekał na jakiegoś pana piłkarza, żeby później się dowiedzieć, że tak naprawdę to on wcale nie ma i tak czasu. I to moje tym bardziej ochoty i to moje czekanie jest na nic. I tak dalej, który jednak tak fajnie opowiada o nich, że to są pracownicy, tak? Pracownicy, którzy mają przyjść do klubu przygotowani, mają mieć odpowiednią formę sportową, a cała reszta to on już się tym zajmie, tak? Ale że mają być przygotowani do wykonywania swojej roboty. I tak trochę ukrócający ten mit piłkarza gwiazdy, no to wiadomo, że to trafia na podatny grunt i że każdy chce z Papszunem rozmawiać, każdy chce, żeby on się pokazał. Także nawiązuję do tego, że ty mówisz, że on wyskakuje z każdej lodówki. No, jest to jednak mimo wszystko postać, aczkolwiek wczoraj, jak przeczytałem, bo on łączył pracę w szkole tak, z pracą trenera, tak. Z pracą trenera i jak przeczytałem wczoraj jeden z jego tekstów, że dzisiaj to wystarczy dotknąć ucznia i on leci na skargę do dyrektora, dyrektor do kuratorium i w ogóle jest straszne, a kiedyś to się brało za, leżała butelka, brałeś za grydykę i on tę butelkę podnosił. No to tak. Twardy gość po prostu. No tak, szkoda, że na 13-latkach, no ale okej. Ale też panowie, tak patrząc, już na chwilę wracając jednak do aspektów piłkarskich. Wychodzą ze szkoły, tak?
Tak, tak. Ty, Piotrek, w ogóle lubisz dzieci? Lubisz chyba dzieci? Uwielbiam, tak. O, to bardzo dobrze. To taki styl Gennaro Gattuso, wiesz. On podobno wchodził do szatni, brał za jaja Bakayoko na przykład i chciał go podnosić do góry. No dobra, no ale to w szatni. Tak, dosłownie. Z 30-letnimi piłkarzami, czy tam 20 iluś. A tu mówimy o ludziach w gimnazjum, którzy nie chcą podnieść butelki. Wracając do budowania zespołu, do tych Beniaminków, bo tak też mamy trochę, może nie sprzeczne, ale różne od siebie filozofie. Jeżeli chodzi o ŁKS, no to tu jest kadra zdecydowanie przez Krzyśka Przytułę, przez prezesa klubu i przez Kazimierza Moskala budowana na bazie utalentowanych Polaków, którzy jednak mieli udział w tych kolejnych awansach do wyższych lig. No i dochodzą do tego Pirulo, także Dani Ramirez. No i po pierwsze, Dani Ramirez, takie może pytanie trochę z boku. Nie martwi was to trochę, że facet, który gdzieś tam z trzeciej ligi hiszpańskiej, czwartej ligi hiszpańskiej wchodzi do drugiej, pierwszej ligi polskiej nagle w ekstraklasie, no dla niego to nie jest żaden przeskok. On tak samo kręci nimi, jakby kręcił. No to wiesz, by nas martwiło przy okazji Carlitosa, no już zdążyliśmy się przyzwyczaić. No, zdążyliśmy się przyzwyczaić, już ten kierunek hiszpańskiej niższej ligi jest tak, mam wrażenie, że my już drenujemy w ogóle. Tak. Pamiętacie Daniego Quintana, też z trzeciej ligi przychodził do Jagiellonii, nagle oczarowanie ligi, prawda? Tak. Robił co chciał z piłką. No. Widać, leży Hiszpanom to nasza liga. No tak, no bo oni są fajnie wyszkoleni, tak? I to na naszą ligę wystarcza, no jak dołożą trochę do tego przygotowanie fizyczne, no bo też wszyscy podkreślają, tak, że ta nasza liga jest przede wszystkim bardziej fizyczna i bardziej wymagająca pod tym względem. No więc jeżeli dołożą do tego przygotowanie fizyczne, no to są w stanie faktycznie błyszczyć i gdzieś tam wypłynąć nawet na jakieś tam szersze wody, ale no akurat Ramirez, no przyjemnie się go ogląda. Fajnie gra w piłkę, no ale tak jak mówię, no, że już po etap załamania, że i trzecie, szoku takiego, że trzeci ligowiec z Hiszpanii przychodzi i tutaj tak. Pozamiatał. To już za nami. No. Aczkolwiek ja pamiętam, że on był w pierwszym swoim sezonie w Polsce w Stomilu Olsztyn i pytałem mojego kolegę, który śledzi regularnie wyniki klubu z Olsztyna, że on Maciej Sawicki. Specjalnie nie, Maciej Sawicki, to nie jest aż tak dobry mój kolega niestety. Pytałem się jego właśnie, jak on wyglądał w tym Stomilu, to mówi, że szału nie było, że okej, widać, że fajnie wyszkolony technicznie, niemniej jednak on miał chyba z 2 gole i 2 asysty, także liczby takie, wiesz, bez rewelacji. Ale tak patrząc na ten... Pozdrawiam Maćka. Pozdrawiam oczywiście pana Maćka Sawickiego. Patrząc na ŁKS i na to, jak jest ten budowany zespół, a z drugiej strony mamy Reków Częstochowa, gdzie trener Papszun tak naprawdę z każdym kolejnym awansem, no można powiedzieć, odstrzeliwuje 10 zawodników. Za krytykę. Ściąga, tak, za krytykę być może 8-9 kolejnych piłkarzy. No i jest ten sezon, co poziom rozgrywkowy, jest ta rotacja i mocne zmiany w składzie, chociaż oczywiście w Częstochowie mówi się, że ten trzon tego zespołu jednak jest utrzymany, jakby nie patrzeć, też tak to wygląda. Dla was, który ten model budowania ekipy Beniaminka na ekstraklasę jest waszym zdaniem, może nie wiem, lepszy, bardziej wam przypada do gustu? Słuchajcie, ja nie jestem w stanie określić, który jest lepszy, bo zobaczymy na koniec sezonu, każdy robi tak jak mu pasuje. Ja ci powiem, co mi się podoba w obu tych przypadkach. W obu tych przypadkach podoba mi się powiem ci, jaki model mi się nie podoba, tak? W skrócie. Czyli nie podoba mi się taki klasyczny model, który już właśnie odchodzi trochę do lamusa na szczęście, czyli że ligę to trzeba utrzymać doświadczonymi. Bo wiesz, nie wiadomo, jak tutaj wygląda, więc jak awansowaliśmy, to trzeba naściągać tych takich piłkarzy, którzy w tej lidze są od lat, którzy się kręcą w tej lidze od lat, którzy tak naprawdę zostali raz, dwa, trzy razy już zweryfikowani, no ale jednak są na tej karuzeli i się kręcą. Jest całe mnóstwo zespołów, które miało takie podejście. Co więcej, to jest bardzo często też taki motyw na ratunek zimą. To znaczy, że jak zimą jakiś zespół już leci, w strefie spadkowej to ściąga na potęgę. To zaczynamy ściągać i tam się pojawiają te wszystkie nazwiska, a ten to ma 1A nawet, bo kiedyś w lutym zagrał w sparingu z Macedonią na Cyprze, bo wtedy były te ligowe te. I ściągamy taki... Nie chcę jakoś tam... Ligowy jamming. Wyjąłem się to z ust, no. Musiałem, nie mogę wytrzymać. Bardzo ładne określenie, podoba mi się. Chciałem zrobić takie podprowadzenie pod ten jamming, że nie chcę tak nikogo obrażać, ale właśnie, ale tak, ligowy jamming, dokładnie tak. No, nawet taki jam, taki porządny, no bo to jest, tak jak mówię, doświadczony jam, ale... I to mi się podoba, że tu uniknięto tej pokusy tak naprawdę, bo to jest taki, w Polsce się utarło, że to się sprawdza. I chociaż to wielokrotnie zostało zweryfikowane, że nie sprawdza się, stary, spadłeś z ligi, mając właśnie w składzie tych ligowców z tego zgrupowania na Cyprze.
to wciąż panuje przekonanie, że to jest świetna droga, więc ja się cieszę, że ani Raków, ani UKS jak pies Saba tą drogą nie poszedł. Tak, ale to też jest taki kasus trochę Zagłębia Sosnowiec z zeszłego sezonu. To właśnie była taka ekipa, która nagle zimą zaczęła ściągać Mateusza Morzenia, zaczęła ściągać Słowaków z Trnawy i w efekcie i tak polecieli do pierwszej ligi. I właśnie mi się też podoba, że obie te drogi obrane przez ŁKS i Raków Częstochowa mają sobie tą nutkę piłkarskiego romantyzmu i absolutnie im kibicuję. Boję się tylko, żeby to się nie skończyło jak w przypadku Miedzi Legnica, gdzie też zrobiła na nas na początku, zaraz po wejściu do Ekstraklasy, pozytywne wrażenie ze względu na styl gry, a później tak to wyglądało coraz gorzej. Mam nadzieję, że oni też będą konsekwentni w tym, że jednak te słabsze wyniki nie sprawią, że nagle Kazimierz Moska zmieni swoją filozofię. Mam nadzieję, że jednak to się nie stanie. Ale mi się też wydaje, że te wyniki tak jednoznacznie nie można określić, że są takie słabe. Inaczej, gdyby to był komplet porażek i jakiś taki właśnie tragiczny styl do tego i byłoby widać, że to, co oni próbują wnieść do tej ekstraklasy, kompletnie do niej nie przystaje i że to okej, sprawdzało się tam na poziomie niżej, a teraz po prostu już nie przystaje, to pewnie można by zacząć walić tam w dzwony alarmowe, ale w tej chwili widać, że tam za każdym razem czegoś brakuje jakiegoś tam szlifu, ale szczególnie UKS, no to Raków, zresztą też Raków Górnik. No teraz właśnie patrząc na chociażby na ostatnią kolejkę. No w jaki sposób oba te kluby tracą samobójcze bramki, gdzie same stwarzają całe multum sytuacji, żeby zdobyć nie jedną, a dwie czy trzy bramki. No więc właśnie tak naprawdę przecież w meczu Raków-Górnik, no to Raków był znacznie lepszą drużyną. I to tak, można powiedzieć, że pojechał do Zabrza i momentami naprawdę dominował i miał zdecydowanie więcej dobrych sytuacji, no i stracił tego gola po jakimś takim mocno niefartownym. No człowiek jakby chciał, to by tak nie uderzył, mam wrażenie. No tak, także nie wiem, znowu jakieś takie, ja przed chwilą mówiłem, że trzeba się wystrzegać właśnie sloganów, że tak powiem, i wytartych szlaków, no ale teraz pojadę wytartym szlakiem, no i powiem, że płacą to mityczne frycowe, tak, no że jednak no gdzieś tego doświadczenia ekstraklasowego brakuje, no to znaczy, że pewnie w pierwszej lidze, jeżeli sobie stwarzasz tam nie wiem, 5 sytuacji, no to łatwiej ci wpadnie ta jedna, tak? A w ekstraklasie jednak, no, jak masz tę sytuację, to musisz wykorzystać. No, jeżeli masz sytuację, musisz wykorzystać, bo inaczej faktycznie, będzie za chwilę to co się wydarzyło. No. Także mi się wydaje, że to jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić właśnie o jakimś tam fatalnych wynikach, czy coś takiego. No jeszcze dajmy mi chwilę, aczkolwiek oczywiście, no ja pamiętam zachwyty nad Miedzią w zeszłym sezonie, tak? No, i faktycznie ta Miedź wyglądała fajnie, mieli właśnie swój pomysł na grę, mieli swój styl i wszystko tak, no super, no tutaj pojawiła się... Trener Nowak mówił, się wzoruje na Mauricio Sarri, wiesz, to był taki pomysł świeżości, też mówię, kurczę, naprawdę, ma to sens, na pewno. Niestety z każdym kolejną kolejką i tygodniem, miesiącami wyglądało to... Zaczął też odchodzić od tego swojego pomysłu na grę. Zobaczymy, na razie, jeżeli można mówić o jakimś klubie, że rzeczywiście tam gra wygląda tragicznie i trzeba bić na alarm, to jest jednak Arka Gdynia. No właśnie, to może od razu przejdziemy tak trochę nietypowo do tych, co rozczarowują. Ale nietypowe. Bo tak chciałem jeszcze porozmawiać o tych, którzy tak dobrze tutaj się prezentują, ale to za chwilę. Właśnie, zespoły, które jak na razie te 4 kolejki totalnie do zapomnienia. No, tak jak wywołałeś do tablicy, Arka Gdynia, Jacek Zieliński. No wydawało się, że na tej euforii i na tym ciężką pracą, fantastycznym zrobionym wyniku, jakim było utrzymanie, no że zespół zdecydowanie lepiej wejdzie w ten sezon i nie będzie starał się już po miesiącu szukać jakichś nowych rozwiązań i patrzeć w górę tabeli z takim trochę przerażeniem i strachem, bo biorąc pod uwagę punkty, wyniki Arki to jedno, ale też ten styl, no nie napawa optymizmem. To znaczy, z Arku chyba największy problem jest taki, jaki tam był mimo wszystko upływ krwi. Bo no, stracili zawodników, straciła Arka zawodników absolutnie kluczowych. I faktycznie chyba następcy tak to w ogóle nie ten kaliber, no. Więc tu jest problem. Tu jest problem takiej po prostu jakości. No, faktycznie jakości tych zawodników. Mi jest trochę niezręcznie się wypowiadać, znaczy niezręcznie. No, bez przesady z tym niezręcznie mi się wypowiadać, ale ja mam wielką słabość do trenera Zielińskiego. Jakoś uważam go po pierwsze za bardzo porządnego faceta, a po drugie za porządnego trenera. I jakoś tak mam nadzieję, że
że on tę arkę sobie poukłada, aczkolwiek wiecie, no jak sobie pomyślimy o tym, co się działo w arce w zeszłym sezonie, i tu mówię o tych wszystkich sytuacjach wokół boiskowych, tak, o tym jak w sumie Smułka został potraktowany, jak kibice mieli wpływ na to, żeby zwolnić trenera. Tak naprawdę taka patologia polskiej piłki w pigułce, no i nie wiem oczywiście, jak to teraz wygląda, tak? Nie mam pojęcia, jestem zbyt daleko od tego, żeby wiedzieć, jak to wszystko wygląda wokół, ale jeśli ta atmosfera jest dalej tak dziwna, jeśli ta atmosfera dalej polega na tym, że więcej do powiedzenia o tym, jak ten klub ma wyglądać, mają panowie z trybun niż z gabinetów i z ławki trenerskiej, to jest problem. No. Ale tak jak mówię, nie wiem, jak to wygląda. Mówię tylko o tym, co się działo w poprzednim sezonie. W poprzednim sezonie faktycznie to była taka patologia wysokich lotów. A ciebie, Kuba, w ogóle to dziwi, że to tak wygląda, jeżeli chodzi już tak stricte wyniki sportowe Arki na początku tego sezonu? Nie dziwi mnie to w ogóle, bo szczerze powiedziawszy, to tak patrzyłem na kadrę wszystkich zespołów w Ekstraklasie, to upatrywałem w Arce właśnie kandydata do spadku, bo jednak no, nie ma zastępstwa takiego, wiesz, na porządnym poziomie dla Zarandy, dla Bejnowicza, to jednak byli dwaj kluczowi zawodnicy, to jest ten spadek jakości, o którym mówił Piotrek. I ja bym tutaj właśnie obarczał winą za te wyniki Arki, nie trenera Zielińskiego, a zarząd, a prezesa, a dyrektora sportowego. Jestem chyba Rafał Żurowski, który teraz przyszedł z Chłoniczanki, jest także jeszcze Antek Łukasiewicz działa w pionie sportowym. Wydaje mi się, że oni tam muszą jednak jeszcze się wytężyć, ażeby no, jakoś uzupełnić ten zespół, bo Antoni, który przychodzi z Resowi, no to nie da ci takiej jakości od razu, mimo że nam się podobał w tych swoich pierwszych występach, to jednak na dłuższą metę, no to nie jest zawodnik, który będzie ci w stanie zagwarantować, nie wiem, 5 goli, 5 asyst w sezonie, podejrzewam. No tak, no ciężko też tak z miejsca zastąpić takich ludzi jak Janotacz czy Zarandia, pamiętam, jak tak mówiłeś. No właśnie, że Michał Janotacz przede wszystkim. Osoby, tak, które dawały... No tak, pamiętajcie, w zeszłym sezonie był moment, w którym okej, wiadomo, do kadry tam się powołuje, eksperci, kibice powołują do kadry zawodnika, który tam 3 razy kopnie prosto piłkę, 3 mecze z rzędu, ale był taki moment, że faktycznie o Janocie to zaczęto mówić nawet gdzieś tam w kontekście, słuchajcie, no ale przecież no, wszyscy znamy skalę jego talentu, tak? Może jednak kadra, no... Okej, to szybko zostało tam ukrócone, no ale był moment, w którym Janota był absolutnie taką topową postacią ligi, więc... Zawsze Jorginho Wijnaldum mówił, że Janota, niesamowity talent. No tak, no Janota generalnie no, znany jest z tego, że talent miał ogromny, tak, to jest jeden, nie, z tych, no, widać, przypadków. Widać, że ta jego technika użytkowa na tle Ekstraklasy to też zawsze się wybijała. No jasne, Janota miał naprawdę dobry sezon momentami miał wspaniały sezon. Zarandia, to też był, jak pamiętam, taki moment, kiedy całkiem serio były toczone dyskusje Haraslin czy Zarandia, tak? No i gdzie dzisiaj, czy w zeszłym sezonie w ogóle była Lechia z fantastyczną formą Haraslina, a właśnie gdy ta forma Zarandii poszła w dół też, no to też był efekt tego, jak Arka wyglądała w zeszłym sezonie. No ale niemniej jednak no, jest to facet, który miał dribbling jak na tę ligę. I takie odejście jak na tę ligę, no kosmiczne. No. Powiem ci, że jeżeli Zarandia by się dobrze prowadził, to byłby piłkarz na top 5 lig w Europie. Ja go pamiętam jeszcze z Pucharą Syrenki. Wiadomo. To on brał sobie piłeczkę. Chyba to wszystkich szedł między czterech zawodników, robił co chciał tam, wiesz, skauci PSG, że to otwierali po prostu szeroko buzię, co ten chłopak wyprawia. Dostał nagrodę dla najlepszego piłkarza, ale jednak później w seniorach się pogubił i widać, że no, to jest chłopak, który lubi sobie gdzieś tam wyjść na miasto, wypić kilka piwek, zjeść pizzę do tego i tak, no nieszczególnie przykładowo. Mówisz to tak, jakbyś ty nie lubił wyjść na miasto. Ja na szczęście nie gram w piłkę. Mam no jeździsz tutaj, wiesz, po festiwalach tutaj. I do tego ludzie, ale ja mam dobrą przemianę materii, nie taką jak Zarandia. A skończy się niedługo, wiesz. Każdy mnie straszył, że po 30 mam już 31 i na razie luz. Nie, no widać. Poczekaj na 32. Okay. Mamy nadzieję, że z Arką będzie w takim razie lepiej. Ja to mówię zazdrościu. W najbliższym czasie, panowie, to może przejdziemy jednak trochę do zespołów, które... Nietypowo. Dobrze prezentują się w tym, chociaż nie wiem, czy to teraz jak padł nazwę tych zespołów, czy tak pasuje do nietypowo. Może na początek. Pogoń Szczecin, Kostar Uniajić i ten projekt budowany w Szczecinie, wbudowanym także nowym stadionem, który co prawda nie najlepiej wygląda... Koszmarnie. To wygląda jak koszmarnie.
ale jest budowany. Znaczy ja nie rozumiem tej opcji z tą fototapetą tam, bo tego kompletnie nie kumam. No bo jeżeli ona ma udawać kibiców, a sam są kibice z szalikami, to dlaczego oni są w tej skali? Znaczy w sensie głowy tych kibiców są wielkości tych piłkarzy. No, jakby przeskalował ktoś, ktoś to zrobił źle. Jeżeli chcecie, żeby to udawało kibiców, zróbcie ich mniejszych. Jeżeli to ma być jakiś abstrakcyjny twór, poniosło to niech będzie ładniejszy, po prostu. No wygląda to koszmarnie. Ale widzisz, Piotr, tutaj chcielibyśmy porozmawiać o czymś związanym poważnym. Z... Tak, poważnym, a nie tam takich małych bądź większych spadkach. Ale wiesz, ja nie mogę na to patrzeć, no. Tam jest jeszcze taki łysy typ, gdzieś na środku. Naprawdę, jak oglądam ten mecz, to cały czas patrzę na tego dziada z tym szalikiem. No nie mogę się skupić na meczu. Ale widziałem, że ostatnio zwracałeś na to uwagę, że pomimo tego całego anturażu, to jednak poziom był w miarę taki... Nie, właśnie poziom był tragiczny w tej pierwszej. Był taki zaskakujący. Lepszy, tak. W drugiej połowie był znacznie lepszy, ale właśnie ten mecz Ale ten łysy dziad. Te hałdy piachu, ci przeskalowania kibice tutaj i jakiś taki naprawdę był moment, w którym, no wiesz, jednak jak gra Wisła z Pogonią, no to człowiek się spodziewa, że, no nie chcę powiedzieć, że jak u Franca Smudy piłeczka pach, 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 no ale jednak... Ale, że będą bramki. Ale jednak, nie no, że jakoś to będzie wyglądać, no a tam był taki moment, taki mocno out of context faktycznie, że górne piłki, jakieś odbicia i jedni i drudzy próbowali skleić jakąś akcję, ale kompletnie im to nie wychodziło i to była taka przebijanka, no i to było jednak dość takie zaskakujące, no jednak jak na mecz Pogoni z Wisłą. W drugiej połowie było już zdecydowanie lepiej. Ale też generalnie patrząc na Pogoń od początku tego sezonu, to waszym zdaniem największym sukcesem zarządu, dyrektora sportowego, a także trenera Runiajcia będzie zatrzymanie do końca okienka duetu Buksa-Kożul, czy jednak w ogóle w Szczecinie waszym zdaniem nie rozpatrują czegoś takiego jak odejście tych dwóch piłkarzy? Bo wiemy, że oferty chociażby za Buksę z West Bromwich Albion już były. Muszą rozpatrywać i wiem, że też Buksa ma chyba właśnie najwięcej propozycji na stole. Słyszałem też o kierunku tureckim, że tam mocno są nim zainteresowani. To Galatasaray najczęściej się pojawia tutaj w Polsce w kontekście wcześniej Krystiana Gdgiera. Teraz właśnie słyszę, że Adam Buksa to jest ich cel numer jeden, jeżeli chodzi o pozycję napastnika. Wiesz, wszystko jest kwestią pieniędzy. Pewnie jeżeli dostaną za niego 4-5 milionów euro, no to sami go tam spakują i zawiozą, także no, jest to realne zagrożenie, bo jeżeli by jeszcze im wypadł w Odrengasie, który doznał kontuzji Buksa i Kożuli, no to ta Pogoń może mieć duże problemy. Nic dodać, nic ująć. Okay. Ale też biorąc pod uwagę, już zakładajmy, że ci piłkarze, tak jak na ten moment są, to są te dwie najjaśniejsze postacie wobec kontuzji Kamila Drgasa i wokół nich należałoby budować na ten sezon ekipę, jeżeli... Znaczy wiesz, no ta ekipa jest dobrze zbudowana. Jeżeli chcą osiągnąć coś więcej niż tylko wejście do górnej ósemki? Wydaje mi się, że chcą osiągnąć coś więcej niż wejście do górnej ósemki, tylko i wydaje mi się przede wszystkim, że gwarantem tego wszystkiego jest Kostor Runiajć. I na Pogoń się w ogóle dobrze patrzy i Pogoń się dobrze ogląda od kilku już, no od jakiegoś już czasu, tak? I zawsze był problem taki, przynajmniej ja miałem taki problem, że w tej górnej ósemce, jak oni już wchodzili, to oni zawsze mieli jednak mimo wszystko taki dystans, że te puchary im tak średnio groziły i to już było takie trochę wakacyjne granie się zaczynało wtedy. Okej, z jednej strony fajnie, bo oni próbowali promować młodych, tam wskakiwał wtedy tam na bramkę Bursztyn, tak? Generalnie ta ekipa tak nagle zamieniała się w reprezentację tam 8B, ale i przez to traciła trochę na jakości, ale faktycznie dobrze się patrzyło na to, szczególnie, że widać, że jest to zespół no właśnie z piętnem trenera, tak? I że widać, że ten zespół jak chce grać, że potrafi tak grać, że ma pomysł, że wie jak to realizować. No, Pogoń tutaj na Legii, no regularnie, tak naprawdę przyjeżdża i gra w piłkę i to jest super, no i mi się bardzo to podoba i okej, ty mówisz o kontuzji Drgasa i tak dalej, jakoś mam wrażenie, że no, znaczy z całym szacunkiem dla Drgasa, no bo broń Boże, nie chcę mu nic umniejszać, no ale to nie jest taki poziom piłkarza, który miałby nagle spowodować, że wysypuje się Kamil Drgas i cała koncepcja i Pogoni Szczecin idzie w cholerę. No, Marcin Istkowski myślę, że będzie też go w stanie zastąpić, ale jeżeli jeszcze by odpadł im Kożuli na przykład, który jest jednak piłkarzem, no jasne, lekko tak. Już przerastającym poziom naszej ekstraklasy, no to już by się zaczęły problemy. Ja w ogóle uważam, że Kostar Runiajć to jest dla mnie najlepszy trener aktualnie pracujący w naszej lidze, bo to też mamy takich dwóch niemieckich, powiedzmy w cudzysłowie niemieckich, bo jednak Kostar Runiajć to jest z pochodzenia Chorwat.
No ale on jest bardzo niemiecki. Ale jest bardzo niemiecki, tak. Jeżeli chodzi także o taki etos pracy, mam też Gino Lettieriego, który też już pracuje u nas długo i odciska swoje piętno na zespole Korony. To jednak też są zupełnie innymi postaciami, nawet w takim odbiorze przez drugiego człowieka. Kostaroniec jest raczej pozytywnym, uśmiechniętym człowiekiem, takim człowiekiem, którego po prostu za którym chce się pójść w ogień. A Gino Lettieri jest raczej taki zimny, chłodny, podobno też niechętnie rozmawia z piłkarzami, a więc są to kompletnie. Nawet Gino Lettieri miał to słynne wejście z klapkami, tak? Także już miał, już miał facet na wstępie gorzej, ale tak, zgadzam się, że Runiajcz stwarza wokół siebie taką atmosferę faceta, który wie, czego chce osiągnąć, wie jakimi sposobami chce to osiągnąć i jakiś taki... przede wszystkim miałem wrażenie, że to jest gość, który... jakby to powiedzieć, nie skupia się właśnie tylko i wyłącznie na tym pierwszym zespole to jest idealna postać, cały czas idealna postać na to, co w Szczecinie próbują zrobić. Czyli że próbują takimi dość powolnymi krokami zrobić porządny klub, tak? Porządniejszy klub niż gdzie indziej. Tak jest ta budowa stadionu. Wiadomo już od kilku sezonów, że Akademia Pogoni się sprawdza i to całkiem dobrze. Czołówka w Polsce, absolutnie. I tych piłkarzy. Kilku już zdążyła wyprodukować, a pewnie no, tam Polkoś wie lepiej niż my. Tam widział ich na Pucharze Srenki, ale... W zeszłym roku chociażby. Jest dwóch takich teraz, że wiesz. No i mówisz masz. Nie, Kozłowski, o którym dużo już mówimy. Naprawdę to będzie też zawodnik, który zaraz pewnie wejdzie do Ekstraklasy. A też jest taki duży hype wokół jego osoby. Jest też Hubert Turski, chyba najlepszy napastnik naszych młodzieżówek. Taka silna. No, no może Buksę mogą sprzedawać. Tylko pytanie, czy on już będzie gotowy. Jest 2003 rocznik, 16 lat, może jeszcze za wcześnie trochę. Ale jest Benedyczak, także. Czyli generalnie, tak, no, w Szczecinie ewidentnie coś fajnego się dzieje i mam wrażenie, że właśnie Runiajcz jest osobą, która to fajnie wszystko spina. To nie jest gość, który koncentruje się tylko na tym, żeby zrobić dzisiaj trening, a tam w weekend zagrać mecz, tylko to jest gość, który jakoś tak to wszystko szerzej to wszystko całościowo ogarnia i takiej postaci w Szczecinie teraz bardzo, bardzo potrzeba. Ja myślę, że i Legia, i Lech chętnie by takiego Kostę przygarnęła. No na pewno, tak. A też patrząc na to, na sytuację aktualnie Pogoni, to jak przede wszystkim się prezentuje, może poza tą pierwszą połą meczu z Wisłą, no to chyba na tle tych, może tak powiedzieć, rasowych pucharowiczów wypada bardzo dobrze. To trzeba mieć nadzieję, że tutaj się nic nie posypie, czy jednak przede wszystkim trzeba prosić trenera Michała Probierza, żeby nie zaczął mówić, że Pogoń jest kandydatem na mistrza, bo wtedy wiemy, jak to wszystko się kończy. Znaczy wiesz, no to znowu no, takie dywagacje naszej ligi. No. W ogóle nasza liga to najfajniej czwarta wygląda... kolejka, pierwszy miesiąc, moment, nie, żeby pierwsze podsumowanie. Kto mistrzem, kto na podium. Chodzi kto mi do spadku. Nasza liga ewidentnie najfajniej wygląda do momentu, w którym nie trzeba się konfrontować z dunajską stredą. Tak. I faktycznie ten taki miesiąc, ta końcówka lipca to jest taka zawsze bolesna, no bo nagle przyjeżdża tam siódma drużyna ze Słowacji, Puchar Intertoto i nagle się okazuje, że... Za wysokie progi. Że za wysokie progi, no a potem znowu tam od sierpnia już wszyscy wracamy. Połowa sierpnia to już w ogóle, kiedy te puchary były, to już właściwie inna rzeczywistość i my sobie znowu fajnie tutaj gramy w piłkę, a w Szczecinie rośnie projekt, a tutaj trener papszy... Messi jeszcze na wakacjach. A trener papszy za krytykę i jakoś się kręci. Także jak my teraz mówimy, wiesz, że mamy kibicować Pogoni, żeby ona dotarła do pucharów w przyszłym sezonie i ona wtedy pokaże, jak się gra w pucharach. No zobaczymy. No, znaczy, niech oni na razie... Wiesz, Piotrze, nie zmuszam do kibicowania nikogo. Ależ Piotrze. Chciałem może na przykład uwierzyć bardziej w ten projekt. Ja wierzę w ten projekt absolutnie i życzę im wszystkiego dobrego i bardzo kibicuję trenerowi Runiajczowi, aczkolwiek życzyłbym sobie właśnie, żeby ten projekt nie został zweryfikowany biedniejszych lig. Tak. Kolejne zespoły, nieoczekiwanie, o których chcielibyśmy, albo może ja bym chciał poważnie i dobrze... On prowadzi zaskakująco ten program. Zespoły, o których chcielibyśmy dobrze tutaj pomówić. One grały akurat ze sobą w piątkowy wieczór, w Super Piątku. W Poznaniu Lech mierzył się ze
Śląskiem Wrocław i może na razie najpierw o gościach, bo to jest zespół, który gdzieś tam przez ostatnie lata był chyba trochę rozpatrywany jako taka ekipa, o której wszyscy mówią, no, że Śląsk do spadku, no bo jednak ten poziom futbolu nie prezentuje się, nie broni się, nie jest zaprezentowany na wysokim poziomie, ale jednak zawsze znajdowały się te ekipy o wiele gorsze. No ale końcówka poprzedniego sezonu, seria meczów bez porażki, kontynuowana w tym sezonie, też rekord Śląska w Ekstraklasie, jeżeli chodzi o liczbę wygranych meczów z rzędu. Patrzymy teraz na to, co działo się w Poznaniu. Łukasz Broś. Liczbę wygranych z rzędu. Bardzo ładnie to powiedziałeś właśnie. Podoba ci się to? Tak, podoba mi się, bo statystyczny Polak popełniłby w tym zdaniu dwa błędy. A to nie zrobiłem. Ilość i podrząd, widzisz. Tak. No wiesz, no. Brawo, pokrysta językowe. No, znaczy może nie, ale coś tu robię. Tak. Ekstra, kontynuuj, przepraszam. No nie, dobrze. Łukasz Broś i Krzysztof Łączyński, który też zagrał bardzo dobre spotkanie, ale przede wszystkim zastanawiam się, na czym polega, może nie wiem, czy fenomen Śląska w tym sezonie, no bo jednak patrząc na kadrę, nie ma Robaka, nie ma Słowika, kilku nowych piłkarzy doszło, ale tak naprawdę to jest ten sam zespół, który przez kilka miesięcy poprzedniego sezonu, w końcówce poprzedniego sezonu, robił absolutnie wszystko, by do ostatniej kolejki być zamieszanym w walkę o utrzymanie, jak niektórzy mówią, walkę o spadek. I jak to się nagle dzieje, że na początku tego sezonu taki zespół potrafi naprawdę grać atrakcyjnie, skutecznie i być jednym z lepszych zespołów Ekstraklasy? Czy chyba aż tak, że to jest identyczny zespół, to nie. Nie, powiedziałem identyczny. Nie, ja wiem, że nie powiedziałeś identyczny, ale mi się wydaje, że jednak właśnie tam kilka tych ogniw takich kluczowych zostało wymienionych. No tak, zwłaszcza Marcin Robak, który gwarant goli. A patrzymy, że jednak inni odpowiadają chociażby za te bramki. Do Płachety jeszcze przejdziemy spokojnie, ja mam tego wszystko rozpisane. Tak, nie, no bo właśnie pojawiło się kilka postaci, które są absolutnie kluczowe, w tym Płachetę. Ja zaraz pozwolę też tutaj, żeby Kuba nam opowiedział, jak go widział na Pucharze Syrenki. Jak to chciała, ale w celiotce. Bo to warto tego dojść. Nie, no ale facet jest faktycznie jest imponujący. Natomiast ja tylko taką ogólną refleksję sobie pozwolę. Mogę? Oczywiście. Śląsk to jest taki idealny przykład właśnie znowu polskiej ligi. Tak? To znaczy, że drużyna, która tak, w zeszłym sezonie zamieszana w walkę o utrzymanie, coś tam wymieniła, coś tam przesunęła te piony na tej szachownicy, jakoś tak nie mam wrażenia, że jakoś tam specjalnie, wiadomo, no przemyśleli to, ale znowu to nie była ani rewolucja, nic, no tam zmienili trochę układ pionków i nagle się okazuje, że prawie, tylko że właśnie prawie tu robi różnicę, że prawie ta sama ekipa gra o puchary. No, my mamy tych, czwarta kolejka, mamy tych przykładów z przeszłości bardzo dużo, tak? Znaczy nie trzeba daleko szukać. No, Piast Gliwice w zeszłym sezonie, tak? Dwa sezony temu do ostatniej kolejki walka o utrzymanie, w przyszłym sezonie w walka o mistrzostwo. Lechia Gdańsk, to samo. Dwa sezony temu Dolna Ósemka w zeszłym sezonie gra o Puchar Polski i gra o mistrzostwo. I to pokazuje właśnie, jak w tej polskiej lidze niewiele trzeba. Ale wiesz co, i być może czasem kluczowy jest Przemek Pocheta. Okej, dobry strzał. Teraz masz... Ale jeszcze zanim przejdę do Przemka, to też tak ogólnie o Śląsku, bo to nie wyglądało może tak do końca, że oni co roku byli typowani do spadku. Mi się wydaje, że oni raczej właśnie byli typowani w gronie tych zespołów, które mogą awansować do ósemki, a nagle się okazywało, że oni muszą właśnie walczyć i do końca oglądać się za siebie, czy wiesz, czy nie spadną. I tak chyba było przez cztery ostatnie sezony. Mi też się wydaje, że to bardziej jest ten przypadek. Że nie typowanie do spadku, tylko na tyle grali rozczarowująco, tak, że zespoł, który był... Że walczyli o spadek. Kadrowo niby ale jednak wiesz. Zamiast ósemkę walczyli o spadek. Ale kiedy już przyszedł trener Glawiczka, ten początek też miał średni, ale było widać, że to jest naprawdę kumaty gość, mówiąc tak, wiesz, potocznie. Mówiący też płynnie po angielsku, co nie jest pewnie regułą dla tej części Europy, bo to czeski szkoleniowiec, a też przyjemnie nas wszystkich tutaj zaskoczył i spokojnie przepracował ten okres i widać, że ten zespół funkcjonuje tak, jak on sobie tego życzył. Postawił na szybkich skrzydłowych. Nie ma szybszego zawodnika w Polsce niż Przemek Pocheta. To muszę wam powiedzieć, że jeszcze jak był w Polonii Warszawa, grał w celiotce, to on sobie też wsiadał na rower i jechał po boisku po prostu i tam ciężko było go dogonić.
Nawet pamiętam, że chyba mieli takie badania na AWF-ie, zawodnicy Polonii z tego rocznika, to wszyscy byli zaskoczeni, że on w ogóle gra w piłkę, że ma takie parametry, że spokojnie może biegać na 100 metrów i miał chyba ale lepszą... Tam, a tam nie jest rodzinnie jeszcze jakiś właśnie... Chyba tak. Ja nie wiem, czy ktoś tam u niego na łyżwach też nie jeździł na w panczenach, tak, ale to trzeba by zweryfikować. On jest spod Dułowicza chyba, dokładnie. To nie wiesz tego? W każdym... Nie wiem, muszę tu zapytać się mojego kolegi, który go dobrze zna. W każdym razie pamiętam, że miał lepszą prędkość na 5 pierwszych metrach niż Theo Walcott i Douglas Costa, także goście, którzy raczej też nie są najwolniejsi, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę sportu. I to taki chłopak, który też był trochę gdzieś tam zagubiony. Poszedł do tego tak, Lipska. Ale wiesz, tych takich sprinterów, którzy nie potrafią grać w piłkę, to przez tę ligę się przewinęło kilku, tak? Właśnie. Manu, Manu, pamiętasz Portugalczyka? Manu też, ale mi się kojarzy taki był, poczekajcie, co to był za piłkarz taki? Miłosz Przybecki? Miłosz Przybecki, tak jest. Miłosz Przybecki. No jego głównym atutem było to, że biegał. Mhm. No i właściwie na tym się kończyło. A ja mam wrażenie, że właśnie wielkim atutem Pochety jest to, że oprócz tego, że biega, to potrafi jeszcze pograć w piłkę. Zrobił ogromny postęp w tym aspekcie, bo też byłem teraz na kadrze U21 podczas Mistrzostw Europy, gdzie Przemek Pocheta także trenował zespołem i pytam się Krystiana Bielika, którego jeszcze pamiętał, są z tego samego rocznika, z różnych kadr wojewódzkich i tak dalej. Syrenki, to akurat nie miał okazji, ale gdzieś tam się kojarzą z boisk. Mówi, że to, co mu się wrzuca w oczy, jeżeli chodzi o Przemka Pochetę, to, że bardzo się rozwinął piłkarsko właśnie, że zawsze szybko biegał, ale teraz dokłada do tego jakość, jeżeli chodzi o operowanie piłką, ma też świetną wrzutkę, potrafi z pierwszej piłki świetnie ją dośrodkować, także... A on w tym Lipsku dlaczego przepadł? Wiesz co, tak jak Kamil Wojtkowski, niby mieli jakość, ale takich jak on, to też było paru. Pamiętam, że Ralf Rangnick ustawiał go w sparingach na lewej obronie nawet, oni grali tak 4-2-2-2, bardzo wąsko i on miał takim gościem, tak, który zasuwa po całej długości boiska i zagrał chyba w sparingach z Duklą Praga z raz albo nawet dwa. Niemniej jednak się nie przebił, oni rozwiązali drugi zespół, poszedł do trzeciej ligi niemieckiej, tam sobie pograł i później musiał zrobić krok w tył, wrócił do Polski, najpierw w Pogoń-Siedlce, później pod Beskidzie, w tym pod Beskidziu zaczął rzeczywiście wyglądać na tyle dobrze, że Czesław Michniewicz go wyciągnął do kadry U21, ale to jest chłopak o bardzo dużym potencjale właśnie, jeżeli połączymy tą jego motorkę z cały czas postępującym rozwojem piłkarskim, to może być naprawdę zawodnik na duże granie, bo u nas nie ma skrzydłowych, jesteśmy krajem, gdzie ta pozycja jest bardzo... No właśnie, bardzo kiedyś byliśmy super bogaci w skrzydłowych, a teraz faktycznie jest tragedia. Ta. Nie no, Pocheta tak, no Pocheta, ale też no, generalnie mam wrażenie, że w Śląsku... Pocheta Pochetą, ale w Śląsku przede wszystkim zaczęli właśnie, jakby to powiedzieć, no że właśnie Lawiczka to Lato wykorzystał na to, żeby to jeszcze wszystkie te sznurki tam podociągać, żeby ten zespół, bo tak jak Kuba powiedział, że ten początek to nie był taki, no ale jak Lawiczka w ogóle się pojawił w lidze, no to komentarze były takie właśnie, że to jest facet, który gwarantuje jakość, tak, że to jest on się wziął za obronę, no na początku oni przecież w ogóle nagle zaczęli przestawać tracić bramki. I to też było takie z tygodnia na tydzień, że można jednak. No można. Mają nawet duet Tarasow... Nawet teraz masz, wiesz, gole, masz Celebana, masz Brozia, no to są zawodnicy, którzy już tam byli, tak? I nagle zaczęli naprawdę dobrze wyglądać. To Ligowy? Jest właśnie też... Dżemik, to jest właśnie też, wiesz, ręka taki... trenera. A patrząc na to, że przede wszystkim z klubu odszedł ten super snajper, który wrócił do Łodzi, Marcin Robak, no i w jego miejsce przychodzi... No ale ile on miał lat? Exposito. No. On wysłał... To czy Śląsk w tej takiej szerszej, dłuższej perspektywie, bo jak doskonale wiesz, jesteśmy dopiero po 4 kolejkach Ekstraklasy, tak, to może powalczyć dopiero o coś więcej, chociażby nawet o tą górną 8, bo wiemy, że w ostatnich sezonach z tym był problem. Czy jednak brak tego takiego naprawdę snajpera, który nawet zagwarantuje te 10 goli? Snajper nie jest problemem. Wydaje mi się jednak, że ta kołdra w Śląsku jednak będzie za krótka. Że to nie jest zespół na pierwszą piątkę nawet. Ja uważam, że na tej euforii jeszcze mogą trochę pojechać. Ale do 8, jeżeli jak najbardziej. To ja bym się nie zdziwił. Ale nie jest to zespół jeszcze na europejskie puchary. Na puchary. No okej, okay. No pewnie nie, aczkolwiek myślę, że do 8 tym razem w końcu wejdą. Tak? Czyli że w końcu nie rozczarują nikogo we Wrocławiu. No i być może fajnie by było, gdyby w końcu ludzie we Wrocławiu zaczęli na ten Śląsk chodzić, no bo to piękne kolejne miasto. Tak, Pogoń wywiesza przeskalowanych kibiców, no to... A we Wrocławiu tylko Michał Zachodny z ojcem, wiesz, z biegu. No właśnie, to się można po prostu zrobić telefon po hybrydę do Michała Zachodnego, którego serdecznie oczywiście pozdrawiamy. Śląsk wygrał w Poznaniu 3-1 i też zastanawiam się, panowie, jak oceniacie ten słynny już... To czwarta kolejka. Projekt Dariusza Żurawia, no bo jednak biorąc pod uwagę, jak Lech kończył poprzedni sezon, jakie można powiedzieć były hasła rzucane przed nowym sezonem, czyli nie gramy o nic, nie stawiamy
sobie żadnych celów, żadnych wymagań. Tam były sprzeczne hasła, żeby było tak, sprzeczne. Właśnie to wszystko gdzieś tam zdanie po zdaniu się trochę gryzło. Tak. No i Dariusz Żuraw ostatecznie został, dostał zespół, dostał czas, żeby ten zespół budować. No i jestem ciekawy, jak po czterech kolejkach oceniacie budowę tego zespołu, bo są tam naprawdę ciekawe postacie. Oczywiście one już tam były, chociażby Pedro Tiba, który mam wrażenie, że w każdym meczu prezentuje bardzo równy, wysoki poziom. Jeftić, który też dostał opaskę kapitańską, ale też jestem ciekaw tego, jak oceniacie grę i budowanie akcji od tyłu Lecha Poznań poprzez osobę Mikiego van der Harta i też konsekwencje często niedokładnych tego typu zagrań. No więc ja tylko jeszcze słowo właśnie na temat meczu Śląska z Lechem. Ja uważam, że ten mecz tak naprawdę Lech przegrał no, na dużym niefarcie w skrócie. Tak? To znaczy, że oczywiście wynik 3-1 wyjazdowy, no to tak jak patrzysz na suchy wynik, no to wygląda tak, że Śląsk tam przyjechał i po prostu sobie pozamiatał wszystko. No, natomiast każdy, kto ten mecz widział tak, przede wszystkim bramka w 6 minucie już stracona po tym właśnie wyjściu z próbie zbudowania akcji od tyłu, dość kiepskiej próby zbudowania akcji od tyłu i rzut karny. Oba gole Łukasza Brozia, no ja mam wrażenie, oczywiście nic mu nie ujmując, znaczy fajnie, przeczytałem później komentarz Antka Bugajskiego, którego ja z kolei serdecznie pozdrawiam, też możecie się dołączyć. Pozdrawiamy Antka Bugajskiego, przeczytałem komentarz Antka Bugajskiego, który napisał w przeglądzie, że Brosiak turam. Tak, wczoraj też miałem okazję. No i... Mocne słowa. Dość mocne słowa. Nobilitacja. Ja rozumiem, że Antka trochę poniosła, no bo też z Wrocławia i związany z klubem pewnie... Głęboko w sercu. Tak, głęboko w sercu. Natomiast no jednak mimo wszystko bez przesady. Znaczy bez przesady, no i przede wszystkim te obie bramki Brozia, ja mam wrażenie, że tam z której było... zwłaszcza drugie się wytłumaczył w Super Piątku, mówiąc, że to było zdecydowanie zagranie na dalszy słupek. No więc właśnie. No więc ja mam po prostu wrażenie, że tam było bardzo dużo przypadku. I tak właśnie przypadkowo trochę ten Śląsk wygrał i my dzisiaj właśnie o tym Śląsku mówimy, że to jest już super tutaj puchary i tak dalej, a Lech to właśnie Lech to do poprawki. No do końca tak nie, znaczy Lech do poprawki na pewno to budowanie akcji od tyłu, bo jeśli ekipa Dariusza Żurawia tak ma grać, a tak ma grać, no to na Boga, no trochę lepiej. Znaczy w sensie tam była panika. Mam wrażenie, że przy tej pierwszej bramce i tym złym rozegraniu nie było aż takiego pressingu, bo tam jeden piłkarz się rzucił do... Ja wczoraj widziałem, że sobie przyjął piłkę. Ja wczoraj widziałem twitterową dyskusję Michała Zachodniego z Andrzejem Gomołyskiem. Tak. Oni sobie prawie tam do oczu skoczyli, czy to był dobry pressing, tak, czy to było sprowokowanie błędu obrońców Lecha, czy nie. No i jakby obaj mają rację, tak? To znaczy, że to nie był jakiś genialny pressing, natomiast... Wystarczyło do sprowokowania błędu. Michał też ma rację, który twierdził, że to był bardzo dobry pressing, że to wystarczyło. No, jeżeli na tę ligę wystarczy, na ten mecz, bo takie ligy, na tę ligę, takie protekcjonalne, na tę ligę wystarcza. Nie, jeżeli w tej konkretnej sytuacji... Unikajmy. Nie, no, promujmy nasz produkt, więc jeśli w tym... O kurczę, proszę. Jeśli w tym... Przypomniałem, że to jeszcze jest jedna audycja później. A patrzę, ja siadam prawie jak Elżbieta Jaworowicz teraz. Z tymi nogami. Tylko nie w tą stronę, tak wiesz. Właśnie jakbyśmy w drugą stronę. Odbicie lustrzane. Pięknie. Nie, dobra, pięknie. Przepraszam. W każdym razie co? Aha, no więc jeżeli na tę ligę wystarczyło, na ten mecz w tej konkretnej sytuacji wystarczyło to pójść z takim pressingiem, żeby Lech popełnił błąd, ale faktycznie no, tam była panika. No, czy, tam było kilka opcji zagrania. Mam wrażenie, że gorzej tego meczu już nie można było rozpocząć, tak? Bo nie dość, że w 6 minucie tracisz bramkę, zaraz faktycznie wyrównali, no i potem Broś te dwa takie strzały jak Lilian Thuram, ale trochę nie jak Lilian Thuram. Więc tam było sporo przypadku. No i nie fart taki, że no wiecie, 32 tysiące ludzi przyszło.
i... Piątkowy wieczór, to akurat naprawdę można powiedzieć, że w Poznaniu to kapitalnie teraz wygląda, zwłaszcza jak jest dobra gra, super, no. To od razu widać, jak to działa na ekstra, na kibiców. To było ekstra, 32 tysiące ludzi na trybunach w Polsce, to jest naprawdę bardzo fajny wynik, tak powinno być w Poznaniu zawsze i to jest naprawdę wspaniały wynik, no tylko kurczę właśnie, no jeżeli przegrywasz mecz, nie potrafiąc wyprowadzić piłki od własnej bramki, a potem tracisz dwa przypadkowe gole, no to pytanie, ilu tych kibiców wróci. No fajnie by było, żeby wróciło ich jak najwięcej, bo ten Lech nie jest aż taki zły, jak wskazywałby wynik tego meczu. Tak jak powiedzieliście, Pedro Tiba jest jednym z najlepszych zawodników tego sezonu. Jest wspaniały i szczerze mówiąc, podczas meczu ze Śląskiem Wrocław mi się bardzo podobał. No, uważam, że grał świetne spotkanie. Darko Jeftić jest przykładem na to, że trochę taki poznański Radowicz się z tego robi, bo Radowicz też miał takie momenty, że był wspaniały, przerastał tę ligę, potem gdzieś tam gasł, miało się wrażenie, że facet generalnie zachłysnął się własnym sukcesem i zachłysnął się tym, że nie musi wiele wysiłku wkładać w to, żeby być tutaj super dobrym. I ja mam wrażenie, że to samo się dzieje z Darko Jeftićem. I teraz wygląda na to, że być może największym transferem letnim i największym osiągnięciem Lecha podczas tej przerwy letniej było przemówienie do rozsądku Darko Jefticzowi, no bo on naprawdę rozgrywa znowuż, wiem, cztery kolejki. Świetne cztery kolejki rozgrywa. Umiejętności ma kapitalne, tak. Więc w tym Lechu jest cały czas bardzo duży potencjał. Cały czas czekam trochę na Gytkiera, bo w tym sezonie mam wrażenie, w tych czterech kolejkach jeszcze nie dojechał, a ja jestem wielkim fanem. A ta polska... Przepraszam, tak... No dobrze. Jasne, śmiało. Ale o polską młodzież. Tak, chciałem się sprzeć o polską młodzież w Lechu. Kogo widziałeś na Pucharze Stryń? Szczerze powiedziawszy, Kamila Jóźwiaka, Tymka Puchacza, kilku widziałem na pewno. Nie, jeszcze tak wracając do tej pierwszej bramki, to też tam było złe przyjęcie Czernomarkowicza, które spowodowało, że ta pilku mu odskoczyła. Ostatnio słuchałem audycji z Miro Radowiciem, on mówił cały czas mimo toga. Bardzo mi się podobało to, mimo toga. Czyli zamiast mimo tego, mimo toga, wiesz. Źle przyjął pilku, ale mimo toga lekka, fajną piłkę. I w ogóle ja, jak patrzę sobie na rozkład kolejki, to zawsze szukam meczów Lecha, bo dla mnie to jest taki najbardziej entertaining futbol w polskiej ekstraklasie. Ja jestem pod dużym wrażeniem tego, jak oni grają i bardzo mi się to podoba, że konsekwentnie starają się rozgrywać akcje, otwierać grę przez bramkarza, bo właśnie mam też w głowie ten wywiad z dyrektorem sportowym Dunajskiej Stredy, to jest chyba Belg John Vandele, tak się nazywa, z tego co pamiętam, i on rozmawiał z Mateuszem Migą i mówił, że w polskiej lidze gramy bardzo archaiczny futbol, że jest taki kult długiej piłki, zbierania drugich piłek, że u nas się właśnie walczy o piłkę. Słynny, a nie... Piotr Świerczewski gra na chaos, tak? Na przykład. I wiesz, to jednak jest też taki powiew świeżości, jeżeli chodzi o zespół z polskiej ekstraklasy, który ma jasny plan na to, jak znaczy, chce. W polskiej lidze jest bardzo mało zespołów, które mają styl, tak? Tak? To znaczy, my bardzo rzadko potrafimy powiedzieć, że ta drużyna ma tam styl. Michał Prokowicz mówi zawsze, że twój styl to możesz sobie kupić w kiosku. Tak, ostatnio też to powiedział. Tak. Ostatnio też to powiedział Michał Probierz. No tak, już chciałbym powiedzieć, co Michał Probierz mówi o głaskaniu, ale może dajmy sobie spokój faktycznie, bo to było żenujące. W każdym razie no było. Nie, tak, ja po prostu czekam na dalszą myśl. A właśnie Piotruś trochę Mięska nie chciał udzielić wywiadu Tomkowi Lipińskiemu? Michał Probierz, jak to wygląda? Nie, no generalnie właśnie też, bo na Twitter, bo akurat nie miałem okazji oglądać tego meczu, ale nie, widziałem, normalnie wywiad tak? Przeprowadzony był, tylko że... Nie odpowiadał tak na pytania w sposób zbyt wylewny. Polecam państwu po prostu... Powtórki. Klub Kibica. Odgan Wodzisław Górnik zawsze. Na pewno powiem tak, że... Edward Dugda. Powiem to... Oj, ja serdecznie bardzo pozdrawiamy. Oj, tak. Powiem tak, że Tomek się bardzo starał, żeby ten wywiad został odpowiednio przeprowadzony, a trener Probierz czasami jest po prostu trenerem Michałem Probierzem. Raz odpowiada... Szczerze na pytanie raz zamyka odpowiedź. Ale mówię jeszcze o tym, że generalnie polskie zespoły nie mają stylu. Nie mają stylu. I Lech jest też jakimś wyjątkiem na tym tle. Tak, Lech jest jakimś wyjątkiem. Zauważcie, że to się wiecznie się czyta o stylu, mam wrażenie, przy okazji Legii. Wiecznie jest gadka o tym, że tak naprawdę my nie wiemy, jak ten zespół ma grać. I trochę tak jest. My nie wiemy. Czy Legia jest nijaka. Legia jest nijaka. Od lat już jest nijaka. Od lat jest nijaka. I tak naprawdę... Od Czerczesowa jest nijaka. Tak. Przy Czerczesowie był styl, potem Magiera to wziął, jakoś tak to poukładał, trochę tchnął, ale nie można powiedzieć, żeby Jacek Magiera odcisnął na tym zespole swoje piętna, że patrzyłeś na Legię i wiedziałeś, że to jest Legia Jacka Magiery. Natomiast dzisiaj faktycznie
faktycznie jak na Lecha patrzysz, to Lech ma ewidentnie styl i Lech ewidentnie wie, jak chce grać. No i faktycznie jest to tak jak powiedział Kuba, entertaining football, znaczy na to się dobrze patrzy i wydaje mi się, że ten mecz ze Śląskiem mimo wszystko należy potraktować jako wypadek przy pracy, aczkolwiek też pamiętajmy o tym, jak wyglądał Lech w poprzednim sezonie. Ja wiem, że się bardzo dużo w Lechu zmieniło. Wiem, że tam ilu? 12, 13? Wciśnięto przycisk reset, jak to mówi prezes. Okej, więc wciśnięto ten przycisk reset, natomiast ten przycisk reset nie dotyczył samych szczytów, tak? I teraz pytanie, czy to, o czym mówiliśmy bardzo dużo w zeszłym sezonie, czyli ten taki pogodzenie się z porażką i ten taki syndrom klubu, który jakby z góry wie, że będzie niedobrze, a tak mam wrażenie faktycznie w Poznaniu było od dwóch mniej więcej sezonów tak było, to teraz pytanie, czy ten właśnie reset mentalny też nastąpił. I myślę, że bardzo ważne będzie właśnie teraz następna kolejka i zobaczenie, jak zareagował Lech na to, co się stało. Pamiętajmy, że Lech Dziurdziewicza w czterech pierwszych meczach wygrał? Nie pamiętam, ale początek sezonu Lech miał niesamowity w zeszłym sezonie. Cztery moim zdaniem zwycięstwa z rzędu i potem przyszło cztery albo pięć meczów bez zwycięstwa, natychmiast. I właśnie problem był w dużej mierze w głowie. Okej, wiem, że tam 12 piłkarzy wymieniono i tak dalej, ale część z tych piłkarzy, jak choćby Darko Jeftić, o którym przed chwilą mówiliśmy, czy choćby Pedro Tibak, o którym też przed chwilą mówiliśmy, oni już w zeszłym sezonie byli. No i teraz zobaczymy, jak zareagują na tę pierwszą porażkę i czy pokażą, że to był faktycznie tylko i wyłącznie wypadek przy pracy. Kto ma rozkład kolejki? Ja nie wiem, z kim gra Lech, przyznaję bez bicia. Też nie pamiętam, czy powiedziałeś. Skompromitowałem nas wszystkich. Zaraz się po prostu zobaczyć. Ale ja ci powiem, że na przykład ja byłem wielkim sceptykiem trenera Żurawia od początku jego pracy. Uważałem, że to nie jest właściwa osoba na właściwym miejscu. Słyszałem też, jak on pracował w Zniczu Pruszków i raczej głosy były krytyczne wobec niego. Ale być może otoczył się takimi ludźmi. Jest chyba Karol Bartkowiak jego asystentem. Tam też jest jeszcze paru ludzi wyciągniętych. Wiesz, może dojrzał, może się zmienił też. No. Podobno bardzo dba o atmosferę w drużynie. Zabiera ekipę całą na kolację, paintball, tak, żeby oni się po prostu integrowali, dobrze dogadowali. I mimo toga to wszystko działa bardzo. Czyli słynna metoda Grilli piwko. To jest właśnie, to jest podobnie, zawsze mówię, że to jest klucz. I się sprawdza. Panowie, dziękuję serdecznie. Mówiliście, że będzie problem, żeby porozmawiać o Ekstraklasie. Ale szybko zaczęło. Ale gra z Arką Gdynia. No to proszę. No faworyt jest jasny. Tak, Arka na przełamanie. Panowie, tak. Na naszej lidze. A teraz tradycja na koniec naszej audycji. Czas na muzykę. Ulubiony, tak, przez wszystkich wątek muzyczny. I co by? Dzisiaj postawiliśmy na utwór Reach Out, za który odpowiada Mark Rebije. Może jeszcze szersze grono może jeszcze nie zna, ale... Pachnie mi Bartkiem Gleniem, takie szybsze. Ale to akurat nie od Bartka Glenia, więc ale mam nadzieję, że przybijem tutaj Marka Rebije do mainstreamu. Kuba Polkowski, Food Truck. Dzięki serdecznie. Piotr Żelazny, Rzeczpospolita. Dziękuję serdecznie, Piotr Domagała. I proszę nie regulować swoich facebookowych odbiorników, bo już za minuty niecałe 4. Kolejna audycja, tym razem premierowo Radio Kanał na Wyspach. Będziemy mówić o tym, co działo się w lidze, gdzie styl jest jednak bardzo ważny, czyli o Premier League. Także słyszymy się za kilka minut. Reach out.
catcher.